jak się dwa, trzy, cztery! Drodzy Państwo, przystanek PKN. W kilku latach przy okazji budowy kolei metropolitalnej w obszarze Gdańska, potem dalsze połączenia. Bardzo nam zależy na tym, żeby pasażerowie z rejonu Gdyni, z północnych Kaszub mogli też korzystać z pomorskiej kolei metropolitalnej. Stąd te dwa przystanki są niezbędne. Myślę, że na tym nie kończymy. Myślimy też jeszcze o tym, żeby wzmocnić wzgórze Maksymiliana, bo tam to jest kluczowy przystanek, który powinien być dedykowany dla Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. No i oczywiście słyszeliśmy dzisiaj te akcenty, aby kolej też jeździła w kierunku północnych części Gdyni. Myślimy tutaj o Burzu, o Ksywiu, a może nawet Kosakowie. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi, bo myślę, że to wizyjny i bardzo taki wpisujący działania samorządu województwa w myślenie strategiczne projekt dotyczący nowoczesnego rozwiązania komunikacyjnego. To nie tylko problem kolejowy, to taka zmiana filozofii myślenia o przemieszczaniu się w ramach naszej metropolii. To część polityki mobilności. Potrzebna jest wspólna praca samorządów lokalnych co do finansowania przewozów, żeby móc zwiększać ilość obsługiwanych połączeń, trzeba zwiększać ilość pociągów i żeby to mogło się zdarzyć, należałoby wspólnie podejmować jakieś wspólne działania, które będą doprowadzały do współfinansowania tych relacji obsługujących pasażerów na terenie Trójmiasta i Kaszub. Państwa poproszę.